Witamy Państwa po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Borys Specjalski i Magda Suchodolska. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Rozpoczynaliśmy program tematami wodnymi, chociaż mówiliśmy o wysiłku w basenie. Teraz będziemy mówić o znacznie większym wysiłku i to o wysiłku na jachcie. Sezon żeglarski rozpoczął się praktycznie w drugim tygodniu maja. Naszym gościem jest dzisiaj kapitan Janusz Harkiewicz, komandor Klubu Żeglarzy Samotników. Witam bardzo serdecznie, panie komandorze. Witam. A będziemy rozmawiać, chciałbym wyjść w tej rozmowie od tematu największych regat samotnych żeglarzy w tej części Bałtyku, czyli do reaktywowanych po latach regat Poloneza. Panie kapitanie, ilu mamy już żeglarzy zgłoszonych? W tej chwili zgłoszonych jest 30 żeglarzy samotników, z tym, że jeszcze 4 dokładnie nie zdecydowało się, czy wystartują. Start, zgłoszenia przyjmowane są do 1 lipca, natomiast start do regat będzie 14 sierpnia i zakończenie 18 sierpnia. Jest to największa w tej chwili impreza na Bałtyku, regaty, których tradycja sięga roku 73, kiedy to dwaj znani nam żeglarze, Kuba Jaworski i Jerzy Siudy, wypłynęli ze Świnoujścia, okrążyli Christianzo Bornholm i wrócili do Świnoujścia. Historia nie jest w stanie powiedzieć, kto wygrał. Obydwaj twierdzili, że równocześnie weszli na metę. I w roku następnym, już pod patronatem Wyższej Szkoły Morskiej, rozpoczęła się historia bałtyckich rebak samotnych żeglarzy. Było 10 edycji, potem ponad ćwierć wieku przerwy i 2 lata temu nastąpiła reaktywacja tych regat, którymi patronuje Klub Żeglarzy Samotników. Natomiast organizatorem jest portal żeglarski i kapitan Krzysztof Krieger. No właśnie, powiedzmy o tym, że regaty reaktywowane po latach w ubiegłym roku cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. Zgłosiła się i wystartowała i ukończyła regaty rekordowo dużo liczba żeglarzy. Przypomnijmy, trasa Świnoujście, Christianzo Świnoujście, a w tym roku wydaje się, że rekord po raz kolejny zostanie pobity. Tak, no ja sądzę, że ponad 30 żeglarzy samotników wystartuje. Zgłoszona jest jedna pani Jola Długajczyk, która startowała w roku ubiegłym i w historii regat startowały 2 kobiety. W 75 roku Basia Chmielewska, a w roku ubiegłym pani Jola. Powiedzmy też, że to będą pierwsze regaty w Polsce, w których będzie wykorzystany tak nowoczesny system monitorowania jachtów. My z lądu będziemy mogli na bieżąco obserwować pozycję każdej z jednostek. Tak, system śledzenia, monitorowania trasy, system, który był stosowany w czasie regat, w których startował nasz sławny żeglarz Radek Kowalczyk oraz w czasie regat dookoła świata Velux i Gutek Gutkowski. Czy będzie możliwość śledzenia w takim razie żeglarzy przez internet? Tak, cały czas non-stop na monitorach komputerów będzie można śledzić trasy. Jachty są oznaczone, podane są, powiedzmy, kierunek płynięcia, szybkość. Tak, i cały czas trasa, którą można, powiedzmy, sobie cofnąć, zobaczyć, co działo się godzinę przedtem, czy powiedzmy pół dnia przedtem. Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby wystartować w regatach samotników, a jakie, żeby być członkiem Klubu Żeglarzy Samotników, bo to też jest chyba ze sobą powiązane? Jeśli chodzi o Klub Żeglarzy Samotników, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków. Albo startować w bałtyckich regatach samotnych żeglarzy o Puchar Poloneza i ukończyć te regaty bez zachodzenia do portów, ponieważ przepisy regatowe dopuszczają wejście do portu w wypadku jakiejś awarii czy powiedzmy jakiegoś wypadku. Natomiast kryterium do klubu mówi krótko: nie, wyszedłeś ze Świnoujścia, wróć do niego. I drugie kryterium ewentualne to jest 500 mil samotnej żeglugi non-stop na dowolnym akwenie, oczywiście morskim. A ja pokażę w takim razie logo. Tutaj mamy na chorągiewce logo. Proszę, zadaj pytanie, Magda. Tak, ja chciałabym jeszcze dopytać o inne ważne wydarzenie, o inne ważne regaty, nad którym Klub Żeglarzy Samotnych objął patronat. Edek Zając jutro startuje.
Więc tak, jutro jest start z Plymouth, naszego członka klubu, kapitana Edwarda Zająca. To są oceaniczne regaty najmniejszych jachtów, jachty o długości od 6 do 9 metrów. Jacht kapitana Zająca ma 6,3 metra, czyli jest w tej dolnej granicy. Regaty start jutro w południe o godzinie 12. Azory, no zależy to po prostu od warunków pogodowych. Co najmniej 3 tygodnie musimy na zawodników czekać. Też będzie prowadzony monitoring, będziemy mogli śledzić powiedzmy trasę Zająca. Regaty startują z Plymouth w Anglii. Na Azory to jest ponad 1500 mil morskich, a tutaj jest logo naszego kolegi, samotny zając na oceanie. Czy o tej porze roku można się spodziewać w miarę dobrych warunków do żeglowania, czy może być niebezpiecznie momentalnie? Raczej powinny być dobre warunki, ale ten rejon słynie powiedzmy z niżów, to żeglarze znają powiedzmy słynne niże azorskie. To jest loteria. Będą warunki, to szybko jachty dopłyną. Jeżeli nie, no to trzeba będzie po prostu walczyć, czasami nawet i o życie. Bo w poprzednich regatach, które były do Newport w Stanach, jeden jacht niestety zatonął. Członek załogi został uratowany. Ciekawostka z tych regat. Tutaj obowiązuje jedna i tylko jedna zasada. To znaczy nie ma zasad. Po prostu nie ma zasad. Nie ma komisji regatowej, nie ma inspekcji jachtów, nie ma wpisowego. Wszystko odbywa się na zasadzie po prostu honoru. Nie ma zakończenia, nie ma nagrody. W takim razie po co ci żeglarze płyną? No właśnie. Po prostu to są samotnicy, nazywamy ich czasami przyjemaczkami, ale nie są to typowi ściganci. Oni kochają samotną żeglugę i to jest jedyna szansa, żeby po prostu mogli się wykazać. Ukończenie tych regat i ewentualnie sława, że się nie startowało, to jest właśnie ta nagroda w regatach. Panie kapitanie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, w której chciałabym prosić, żeby pan kapitan, którą chciałabym, żeby pan kapitan wyjaśnił, bo Edek Zając będzie płynął z Anglii na Azory, na jachcie bardzo małym, 6,3 metra. To jest nawet mniej niż Radek Kowalczyk w Mini Transacie, bo on miał 6,5 metra. I kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na wizję, pan kapitan mówił, że pan Edward Zając na swoim jachcie starał się dwukrotnie wystartować w Polonezie, Świnoujście, Christianso, Świnoujście, to o czym mówiliśmy przed chwileczką, i nie udało mu się tych regat ukończyć. Więc jaka jest szansa, że ukończy te trzytygodniowe? Tam przeważają wiatry, które powinny sprzyjać o tej porze w żegludze na Azory. Natomiast w bałtyckich regatach samotników tak się zdarzyło, że były silne wiatry i to z kierunku przeciwnego, i kapitan miał do wyboru albo przypłynąć dzień, dwa po zamknięciu mety, albo wziąć kurs, obrać kurs na swój port macierzysty Ustkę, i dwukrotnie wybrał ten wariant drugi. Oczywiście w tym roku też startuje, mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała i Edek ukończy regaty. My tak samo trzymamy kciuki za warunki pogodowe, bo to chyba w żeglowaniu jest jutro najważniejsze. Jutro o 12 zaczynamy się, jeszcze mamy minutę, więc poproszę, żeby pan kapitan powiedział, dlaczego o 12? Dlatego, że to jest półtorej godziny po high water, czyli wysokiej wodzie, i chodzi o to, żeby powiedzmy jachty zostały wypchnięte trochę, nie tylko przy pomocy wiatru, ale i prądu na ocean, a nie cofnięte w kanał La Manche, ponieważ prąd na kanale angielskim dochodzi do 5, czasem 6 węzłów. To przekracza powiedzmy szybkość jachtu. Czyli trzeba zwracać uwagę na wszystko, absolutnie wszystko żeglując. Pogoda może być naszym sprzymierzeńcem i może być naszym wrogiem. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za przybycie do nas do studia. Kapitan Janusz Harkiewicz, komandor klubu żeglarzy samotników, był naszym gościem, a już teraz, szanowni państwo, szalony reporter. Czyli Sandra Myszkowska, która powie, co w galaksy słychać. Lato to czas, kiedy chętnie wpuszczamy kolory do naszej szafy. Panowie słyną z tego, że wybierają szarości i czernie. Czy rzeczywiście tak jest? Pani Magda Skrzypek, proszę powiedzieć, czy panowie wybierają czasem kolory?
Powiem Panie, że bardzo rzadko, bardzo rzadko. My tutaj mamy wielką gamę kolorów, począwszy od koloru żółtego. Tak jak tu mamy niebieskie, szarości też się zdarzają dla osób, które już nie da rady przełamać innym kolorem. Ale powiem, że większość staramy się proponować jednak tą inną kolorystykę. Nawet dla odważnych, tutaj mogę pokazać, jak to będzie wyglądało. Mamy kolory już letnie, malinowe. Najpopularniejszy kolor tego sezonu? Powiem Panie, że żółty. Żółty, niebieski to są kolorki, które teraz panowie najczęściej wybierają, raczej panie dla nich wybierają. Zbliża się okres Euro 2012 i widzę tutaj po mojej prawej stronie koszulki właśnie z motywami flag różnych państw. Oj tak, powiem, że mamy pięć różnych państw. Teraz akurat jest promocja, w której uczestniczymy. Jeżeli ktoś kupi spodnie, które kosztują 199,90 lub więcej, taką koszulkę będzie mógł nabyć za kwotę 19,90. A normalnie 59, więc się opłaca. Jak sami Państwo widzicie, mnóstwo promocji w sklepie Big Star. Ja zapraszam Państwa na dalszą część programu Galaktyka Pomerania. Dziękujemy Sandrze. Szalony reporter Sandra Myszkowska. Ja przez ten czas już dowiedziałam się, jak pielęgnować Maciejkę, jednoroczną Maciejkę, która jest szansa, że jeszcze w tym roku zakwitnie na balkonie. A do Działkowca ci jeszcze daleko, Magda. No, zdecydowanie daleko. Naszym gościem jest pan Piotr Szereg, szkoleniowiec z Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i właśnie, co teraz słychać na działkach? To jest czas, kiedy na działkach trzeba robić dużo. Ja nawet widzę sam po mojej babci, która właściwie całe dnie spędza na działce, że jest tam zdecydowanie co robić. Co w okresie tym majowym, czerwcowym już nawet jest do zrobienia na działkach? Do samego zbioru jeszcze wiele czasu nam zostało. Pierwsze plony cieszące nas będą za kilka dni, kilka tygodni, ale jeszcze szczególnie te ciepłolubne rośliny wysadzamy, czy to pomidor, czy ogórki, czy paprykę. Ważne jest, żeby jak idziemy na działkę, to zabrać ze sobą jedzenie, bo na działce jeszcze się nie najemy. Jeszcze nie najemy się, nie. No i dobrze, teraz jest okres na to, żeby to pielęgnować, żeby właśnie sprawić, żeby nasze plony były jak największe. Ale co się dzieje, jak te nasze ukochane rośliny, które zasadziliśmy na działce, atakują różnego rodzaju szkodniki? Słyszałem, że teraz jest duży problem z mszycami. Wielki problem z mszycami i wielu działkowców sygnalizowało, dzwoniło do nas, jak sobie z tym poradzić, czy to na porzeczkach, czy na śliwach. Potrafiły się pojawić kolonie mszycy, szczególnie pod spodem liści, ale ważne jest, aby nie stosować zbyt wiele chemii. Naturalne preparaty, czy to ze skrzypu wywar polnego, czy z innych roślin, ale naturalne wywary, które po prostu po kilku dniach, dwóch tygodniach są stosowane do oprysków na roślinach. Czyli mszycy teraz pozbędziemy się dość łatwo, a w takim razie jak z innymi szkodnikami, czy to jest czas na to również, żeby na przykład spryskiwać jabłonie? Już w momencie pojawiania się niektórych szkodników na jabłoni opryski stosujemy. Natomiast wiele szkodników już zostało przegapionych. Ich okres zwalczania był wczesną wiosną. Czyli teraz już nic nie zrobimy. Będziemy mieli robaczywe jabłka, robaczywe śliwki. Nie tylko robaczywe, bo w tej chwili można naturalnie to pielęgnować, pryskać i odstraszać te szkodniki. No dobrze. Proszę Magda. Ja chciałabym zapytać, jakim miesiącem jest maj i o czym powinny pamiętać osoby, które może nie mają ogródków, które może nie mają działek, ale mają balkony i chcą tam zasadzić kwiaty. Czy to jest dobry czas? To jest jak najbardziej, druga połowa maja jest to dobry okres do sadzenia wszelkiego rodzaju pelargonii, surfinii, czy wysiewania na przykład maciejki i w tym okresie mogą być te rośliny cieszyć już nasze oczy, cieszyć zapachem, przyciągać uwagę owadów, ptaszków. Czy to jest czas, kiedy musimy już uważać na rośliny, nie przesadzać z ich podlewaniem, ale też nie wystawiać ich za bardzo na słońce? Jest to okres szczególnie mocnego operowania słońca na balkonie i takie rośliny jak na przykład surfinia są wrażliwe na przesuszenie, intensywne nasłonecznienie. Czyli właściwie powinniśmy codziennie doglądać te rośliny, codziennie je podlewać? Tak, może nie tyle podlewać, ale doglądać tak. Jeżeli widzimy, że jest gleba przesuszona, jak najbardziej trzeba zastosować podlewanie. A czy w takim razie są jakieś rady dla osób tak leniwych jak ja, którym nie chciałoby się na pewno co tydzień zaglądać, co tydzień może ewentualnie mógłbym do kwiatka zajrzeć? Ja
widziałam Maciejka, ale nie no wiem, właśnie, co jest, z tego będzie. Jest coś takiego, co można byłoby zasadzić oprócz plastikowych roślin? Pelargonia jest bardzo odporna na wysoką temperaturę, na słonecznienie, suchą glebę, także nie trzeba koniecznie stosować tych roślin, które wymagają intensywnej pielęgnacji, ale te, które mogą intensywnie sobie rosnąć bez naszego udziału. No i właśnie, jesteśmy cały czas przy tym, jak bardzo ciepło jest. Ten temat przewija się u nas w programie właściwie dzisiaj cały dzień. Mamy bardzo dobrą pogodę, ale jednocześnie to może okazać się dla działkowców przekleństwem. Zdaje się, że jest dość sucho teraz na działkach. Jest sucho na działkach i jeżeli działki czy ogrody nie są wyposażone w nawodnienie, mechaniczne podlewanie, to trzeba wcześniej się dużo zabezpieczyć w zbieranie wody deszczówki do beczek, do jakichś wanienek, do pojemników i gospodarnie, racjonalnie tą wodą sobie użytkować. Ja widzę, że przyniósł Pan dzisiaj do nas kalendarz biodynamiczny. Jakby mógł Pan w skrócie powiedzieć, czym ten kalendarz jest? Kalendarz biodynamiczny, który mam przed sobą, wiąże się z tym, że wiele prac w ogrodzie wykonujemy w określonych fazach księżyca. Są dni, które wymagają intensywnego pielęgnowania w roślinach liściowych. Są dni, które są dniami owocowymi, czyli pielęgnujemy rośliny owocowe typu ogórek, pomidor, a są takie, które na przykład są intensywnie przeznaczone do pielęgnacji roślin kwitnących. Czyli jeżeli dobrze pamiętam, to ten kalendarz za rok już będzie nieaktualny, co roku potrzebujemy nowego. Co roku jest nowy kalendarz na przełomie roku, w okresie listopada, grudnia, już do nabycia u nas w okręgowym zarządzie. Dobrze, w takim razie czym powinniśmy zająć się teraz? Aktualnie, dzisiaj, właściwie nie pamiętam nawet jaki dzisiaj jest dzień, Magda, może koniec ty podpowiesz. Koniec maja, ja też nie pamiętam. Koniec maja. Czym teraz powinniśmy się zajmować? Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby rośliny były między swoimi rzędami ściółkowane, czy to naturalną jakąś zieloną masą, czy folią czarną. I ściółkowanie wszelkie rośliny zabezpiecza przed nadmiernym wysychaniem. Ogrzewanie jest lepsze, takie łagodniejsze dla roślin i wszelkie rośliny mogą intensywnie sobie rozwijać się. Proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli już spotka nas na działce jakieś nieszczęście typu mszyce właśnie, typu na przykład turkucie, bo z tym też słyszałem, że się działkowcy spotykają, krety, czy któryś z tych szkodników, jakie na nie nazywają działkowcy, może być też naszym sprzymierzeńcem? Kret. Kret jest zwierzęciem chronionym, a bardzo intensywnie zjada wszelkie szkodniki na naszej działce, w naszym ogrodzie. Potrafi sobie poradzić nawet z turkuciami, nawet z gniazdami, które są z jajami operujące w glebie. Czyli kretów nie powinniśmy przeganiać. Kretów nie powinniśmy przeganiać. Krety powinniśmy polubić. Gdybym ja miał działkę, teraz dla mnie najciekawszą i najważniejszą informacją w zasadzie byłoby to, kiedy możemy spodziewać się pierwszych zbiorów, pierwszego jedzenia. Już w czerwcu jak najbardziej możemy się spodziewać pierwszych naszych plonów, cieszyć oczy naszą pracą. Ale czy to zależy od tego, co wcześniej zrobiliśmy? Czy tutaj u każdego wyrośnie i te plony będą w tym samym czasie, czy jednak jak ktoś za późno zasadził, to i za późno będzie miał? To nie jest tak, że może ktoś późno zasadził, ale zależy od tego, jak one były przed posadzeniem, na przykład mocno pędzone, posiane, pikowane później na działkach, w ogrodach. Czyli bez intensywnej i dobrej pracy i opieki nad tymi roślinami niestety, ale nic nie będzie. Nic nie wyrośnie. Nie, to wymaga ciągłego na okrągło chodzenia koło tych roślin. W takim razie wiem, że działki nie są dla mnie. Magda, może dla Ciebie. Ty ja zaczynasz od Maciejek, no właśnie, może ten ogródek Twój na balkonie się rozrośnie. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za wizytę u nas w studiu. Naszym gościem był Pan Piotr Szarek, szkoleniowiec z Polskiego Związku Działkowców, a już za chwilę kolejny gość. Dziękuję. Thank you.
I witam Państwa po przerwie. Przypominamy studio telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Naszym gościem jest Dariusz Myszka, szkoleniowiec, pan, który szkoli i uczy mężczyzn większej pewności siebie, który uczy uwodzenia kobiet? Tak. Witamy Pana bardzo serdecznie i proszę powiedzieć przede wszystkim, czy uwodzenia może nauczyć się każdy? Oczywiście, że tak. To jest praca nad sobą, nad swoim stylem bycia, wyglądem i oczywiście swoją osobą. Ale właśnie, czyli to nie jest tak, że możemy tego się nauczyć i niezależnie od tego, jak wyglądamy, jak wiele kilogramów nadmiarowych mamy na sobie, to rozumiem, że te techniki nie pomogą, nawet jeżeli będziemy wyglądać bardzo źle. Oczywiście, każdy z nas może się nauczyć różnego rodzaju po prostu technik. Ale przede wszystkim to jest podstawa pracy nad sobą. Ile trwa takie szkolenie? Jak długo trzeba się uczyć, żeby się nauczyć i być pewnym, że jak pójdziemy do klubu, to każda jedna pani będzie nasza? Szkolenie trwa 2 doby. Można powiedzieć część teoretyczna i część praktyczna. Ale 2 doby non-stop? Nie. 2 dni. O, tu się lekko zmieniłem. Przede wszystkim trwa 8 godzin jednego dnia i 8 godzin drugiego dnia. No i teraz tak, nauczymy się, najpierw rozumiem, że jest część teoretyczna, tak by wypadało, a później część praktyczna. Czy część praktyczna wygląda tak, że idziemy do klubu, do restauracji i wybieramy sobie cel? Część teoretyczna jest w centrach handlowych, organizuje, tak. No i teraz chyba najważniejsze pytanie. Mamy tutaj Magdę. Magdę tak. Można byłoby, myślę, nie przydałeś mi, że ty będziesz. Magdę można byłoby, myślę. Ale Magda, jak delikatnie jest lekko taka zestresowana. To będzie łatwiej, jak Magda jest zestresowana, czy jednak wręcz przeciwnie, to będzie przeszkadzało. Jeszcze raz poproszę o pytanie. Właśnie, jak wygląda już sam taki efekt szkolenia? Mhm. Rozumiem, że pan jako szkoleniowiec wszystkie te techniki ma opracowane. Jakby teraz pan, ty myślę, że jest zawsze największy problem. W jaki sposób podejść i nawiązać pierwszy kontakt z na przykład Magdą? Magda, załóżmy, podoba nam się w centrum handlowym, widzimy ją, podchodzimy i co mówimy? Cześć Magda, podobasz mi się. To chyba by nie zadziałało. Jest wiele różnych sytuacyjnych po prostu w danej chwili tekstów wyuczonych bądź wychodzących z siebie, ale podstawową rzeczą jest stan osoby. Nad tym będziemy pracowali cały czas z osobami. To jest podstawa. Ale da się w ogóle tak kobietę wyrwać, że tak powiem, w centrum handlowym? Bo nie wiem, no raczej jakby mi ktoś oczywiście, zaczepił, że tak. To raczej może wyrwać. Magda chyba jest w szoku. Może w ogóle słowo wyrwać to jest takie nie do końca ciekawe. W cudzysłowie. Ale oczywiście zapoznać jak najbardziej, bez żadnego problemu. I jest taka wymiana numerów? Kobiety chętnie tak po prostu dają kontakt do siebie? Lubią być podrywane? Podstawową rzeczą tutaj jest oczywiście w jaki sposób zainteresować kobietę swoją osobą. No i cały czas do tego dążę, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć jakiś przykład. Mamy Magdę, na której można byłoby spróbować. Ja jestem strasznie ostrożny do takich rzeczy, więc tutaj jest ciężkie zadanie. Tak, tak. To jest nietypowa dosyć sytuacja, myślę, że na dziewczynę siedzącą w telewizji, w studiu, ciężko byłoby szybko teraz coś znaleźć, ale może jednak oczywiście da radę. Magda teraz jest nastawiona na anty w głowie różnego rodzaju myśli, które przechodzą. Uśmiech niby jest, ale oczywiście pełna taka delikatna te. No ale wiele technik mamy na szkoleniach i przekazujemy je. Możemy chyba znaleźć dużo więcej. To taka była troszeczkę prezentacja, troszkę sztuczna. Naturalnych sytuacji możemy znaleźć na co dzień więcej. Tak. Mnie zastanawia jedna taka rzecz. Czy te techniki, to nie jest takie trochę oszustwo? Ponieważ nie każdy jest na tyle przebojowy na co dzień, żeby coś takiego zrobić, no więc wiadomo, że czegoś takiego bez szkolenia by nie zrobił. Czy to nie jest w takim razie takie wprowadzanie trochę takich właśnie sztuczności w tych kontaktach międzyludzkich? Ja uważam, że troszkę jest racji w tym, że każdy po prostu z nas ma coś takiego jak styl uwodzenia, tylko niewiele o tym po prostu wie. Skąd mielibyśmy się dowiedzieć tak naprawdę, jak
uczyliśmy się 12 lat matematyki, z której niewiele pamiętamy, a tak naprawdę o uwodzeniu, o normalnym sposobie rozmowy nie mieliśmy się gdzie uczyć. Czy to znaczy, że nie ma jednego uniwersalnego schematu dla wszystkich, tylko trzeba dopasować tutaj do każdej indywidualnie osoby jakiś konkretny schemat? Tak. No dobrze, to ciekaw jestem w takim razie do mnie, czy coś by pasowało, jakiś schemat uwodzenia. Jest coś takiego? Oczywiście, że tak. Każdy ma po prostu różne style. Jeden jest bardziej po prostu wygadany, drugi mniej. Jeden jest bardziej otwarty, drugi mniej, ale wszystkiego można po prostu się nauczyć. Bez problemu. Zgaduję, że na takie kursy uwodzenia nie przychodzą panowie, którzy nie mają z uwodzeniem problemów, którzy są przebojowi, podchodzą, po prostu pytają o numery. To są najczęściej panowie, którzy są nieśmiali. Czy w takim razie ta część teoretyczna polega na jakimś przełamywaniu ich lęków w rozmowach z kobietami, czy jak to wygląda? Tak, oczywiście. Oczywiście przede wszystkim przełamywanie lęków, no i oczywiście przede wszystkim praca nad sobą. A co jeszcze stanowi trzon takiego szkolenia? Ciągle mówimy o pracy nad sobą, ale na czym to polega? W jaki sposób otworzyć się? Bo tak jak Borys mówi, zazwyczaj, tak się też domyślam, że na takie szkolenia... Nie wiem, czy pani wie, ale większość facetów tak naprawdę ma problem z komunikacją damsko-męską. Nie jest, mężczyzna, który zobaczy kobietę, nie jest w stanie z nią tak naprawdę porozmawiać. Blokuje, strach, paraliżuje. Nieważne, czy to jest mężczyzna, który jest wykształcony, który jest... nie wiem, mądry, wizualnie atrakcyjny. On ma po prostu problem z komunikacją. Ale rozumiem, że to jest w sytuacji, kiedy mężczyzna spotyka kobietę, która zaczyna mu się podobać i wtedy nagle, to chyba wszyscy znamy to uczucie. Blokada. Blokada, tak. Język w gardle gdzieś tam znika, nie da się nic powiedzieć, człowiek robi się cały czerwony i ucieka jak najdalej może. Tak. W takim razie jak z tym walczyć? Jest wiele interesujących sposobów ćwiczeń, które po prostu te blokady w 100% pozwalają... A może przykładowo, jakieś jedno takie ćwiczenie pokazalibyśmy telewizją? No, nie chciałbym zdradzać swoich drobnych sekretów, które po prostu na szkoleniach demonstruję, ale one w 100% się jak najbardziej sprawdzają. Jak to wygląda potem? Czy ma pan kontakt od tych uczestników szkoleń? Później faktycznie widzi pan, że na przykład na Facebooku, że właśnie pobrał się ze swoją wybranką życia? Czy jednak kontakt mam przez całe życie, ponieważ bardzo dużo moich znajomych, kolegów i wielu innych ludzi, których poznałem w całej Polsce, miało z tym problem i jednak do mnie dzwonią, piszą, mówią, że jednak to działa. Czyli rozumiem, że jak pan pójdzie razem z takimi panami po szkoleniu do klubu na przykład, to już właściwie nie ma tam miejsca dla nikogo innego, bo wybierzecie wszystko. No i te słowa bierzemy wszystko, to jest takie znowu słowo trochę archaiczne, ale jak najbardziej spokojnie możemy sobie... A zdarzyło się panu kiedyś tak, żeby nie wyrwać jakiejś kobiety, żeby nie dostać numeru? Oczywiście, każdy mężczyzna, każdemu mężczyźnie w życiu coś takiego się zdarzyło. Nie ma takich mężczyzn na świecie. Czyli rozumiem, że nie trzeba się przejmować, tylko iść dalej. Oczywiście, zawsze będą jakieś komentarze negatywne lub pozytywne, ale grunt to, żeby było jak najwięcej pozytywnych. Magda, ja widzę, że ty wyszłaś z tego pierwszego szoku. Jak ty byś zareagowała, jak podszedłby do ciebie tutaj właśnie w centrum handlowym pan i poprosił ciebie o numer telefonu? Borys, niestety ja już jestem zajęta, więc na pewno bym tego numeru nie dała i w ogóle trudno mi wyobrazić sobie taką sytuację, no ale może są jakieś techniki. Mnie też zawsze zastanawiała taka jedna kwestia, czy takie tanie teksty w stylu czy to bolało? Jak spadałaś z nieba aniołku, czy coś takiego? Tak, dokładnie. To jest właśnie dobrze, że... Takie teksty działają. Taki stereotyp, który ale po prostu dla was jest tandetny. No. Właśnie dobrze, że zauważyłeś to, ponieważ bardzo dużo facetów coś takiego do teraz potrafi powiedzieć. No to jest, szanowni panowie... I to są mężczyźni, którzy pokończyli kierunki studiów, którzy są niby wykształceni. A nie ma szans na to, żeby... Magda, to chyba do ciebie bardziej pytanie. Nie ma szans na to, żeby dziewczyna będzie wtedy w takim szoku, że ktoś mógł coś takiego powiedzieć w ogóle, że jednak się zgodzi i zacznie rozmawiać? Nie. Nie, dobrze. Okej, dziękujemy bardzo. Dariusz Myszka był naszym gościem. Borys, skomentuj jakoś, no bo tak... Ja nie wiem, co powiedzieć. No myślę, że wszystkie moje teksty na podryw w takim razie teraz upadły, nie mam, będę musiał na szkolenie się wybrać. Dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie nas do studia. Naszym gościem był Dariusz Myszka, a już za chwilę kolejny gość.
Witam Państwa po przerwie. Renata Nowakowska z Akademii Stylu, jak co piątek jest naszym witam gościem. Witam serdecznie. Renata też w szoku. Renata tak, jest ja w, szoku. W szoku, ja jestem w szoku, Borys jest w szoku, my ciągle nie potrafimy. Zaraz będę kontynuowała, że tak powiem, nawet temat i spuentujemy tutaj sobie może razem. A propos właśnie podrywu, no żeby poderwać kobiety, to ona musi wywrzeć wrażenie na mężczyźnie najpierw. A jak wywieramy najpierw wrażenie? Zdecydowanie chyba wizualnie, przecież nie poznamy charakteru. Pod tytułem Idzie dziewczyna, widzimy jaki ma charakter. Jak to, Borys, jest? Czyli powinno być drugie szkolenie dla pań, które polegałoby na tym, jak wyrwać pana, czyli jak dobrze wyglądać. No zdecydowanie jak dobrze wyglądać, bo tutaj szkoda, że mój przedmówca już zszedł, ale też bym mógł powiedzieć, na jakie kobiety mężczyźni najczęściej zwracają uwagę, czy na kobietę w dżinsach, czy też na kobietę w spódniczce i wysokich obcasach. Ja myślę, że ostatecznie to pozostaje wszystko kwestią gustu, ale na pewno zwracają uwagę na kobiety, które są estetyczne. Estetyczne. No i właśnie, teraz wchodzimy w ten czas, estetycznie kiedy ubrane tak, że przyciągają wzrok wchodzimy mężczyzn. Wchodzimy w ten czas, że jest gorąco. Jak jest gorąco, to wiadomo, no nic z tym nie zrobimy. Zaczynamy się pocić, zaczynamy niektórzy nawet nieładnie pachnieć. A chyba to jest podstawą właśnie nawet nie estetycznego wyglądu, ale i takiego pozytywnego i porządnego wyglądu. Co jeszcze jest ważne, żeby w tym okresie dobrze wyglądać? No w bikini chyba po ulicach nie powinny panie chodzić. No zdecydowanie nie, ale tutaj wróciłem właśnie do tego tematu, że lato, upały, zbliża się nam lato w maju, to nie wiadomo co będzie później w lipcu, w sierpniu, ale na razie mamy upały, więc się nie martwmy co będzie dalej. Przede wszystkim upały, dużo pijemy, czyli wydalamy wodę, pocąc się. Są wszelkiego rodzaju wspaniałe środki, które zapobiegają różnym zapachom. Jedni ludzie mają ten zapach przyjemny w miarę, drugi taki bardzo ostry, nieprzyjemny. Naprawdę musimy o to zadbać w lecie, a są ku temu naprawdę powody i jest bardzo dużo przyjemnych zapachów, które możemy używać. No i jak używać. To jest? W takim razie ci, którzy no nieładnie pachną, nie powinni z domu wychodzić? Czy jednak to nie to? No chyba tak, Borys. Takie pytanie zadałeś, nam się tak wydaje, bo chciałabym nawiązać do tego, co mówiliście, do kobiet, które zwracają uwagę mężczyzn. Borys powiedział, że to jest kobieta przede wszystkim estetyczna. Pachnące. Dla mnie na przykład liczy się właśnie też ten zapach od mężczyzn. Dla nas, to, dla kobiet się bardzo liczy zapach. Tak, ale coraz mi się wydaje, że z tym nie ma problemu. Każdy z nas wie, jaki ma zapach potu. I wydaje mi się, że już jest na tyle dobrze w naszym społeczeństwie, że osób, które nie dbają o siebie, jest coraz mniej. Uważam, że jest ich naprawdę duża większość i jest to coraz mniejszy problem w społeczeństwie. W takim razie pora przejść na wyższy poziom i porozmawiać o tym, jak należy się ubierać, bo na to też trzeba zwracać uwagę, skoro już potrafimy w naszym kraju zadbać o siebie higienicznie, to w takim razie zadbajmy jeszcze o siebie i o to, jak powinniśmy się ubierać, bo wiadomo, że chyba w takie upały do pracy też trzeba chodzić, no nie chyba, tylko na pewno. A jak się ubieramy do pracy w upały? Jak się ubieramy do pracy? Są na przykład banki oraz instytucje publiczne, gdzie są specjalne wymogi, czyli panie w rajstopach, w pełnych butach, bardzo często w białych koszulach, marynarkach, spódniczkach, do kolan lub przed kolano. Bardzo często widzimy, tak, prawda? Czy dopuszczalne są u mężczyzn koszule z krótkim rękawem, a u pań jakieś koszulki też z krótkim rękawem, z dużym dekoltem? To zależy od instytucji, w której pracujemy. Jeżeli instytucja dana, czy na przykład jest to salon, gdzie się sprzedaje telefony, jest to, wiem, że dopuszczalne. Natomiast nie wiem, czy jest to dopuszczalne w bankach i w jakich bankach jest to dopuszczalne. Każda instytucja ustala swoje wewnętrzne zasady, tak aby klient czuł się dobrze i komfortowo i żeby czuł się, iż jest obsługiwany przez osobę delikatną, nie panią w bluzeczce na ramionczkach. Oczywiście mogłaby być najpiękniejszą kobietą, natomiast klient mógłby się nie poczuć komfortowo. Jednak pani obsługująca... Powinniśmy też zwracać uwagę na tkaniny, jakie ubieramy, tak w lato? To, no, w lato najczęściej oczywiście kojarzy się z lnem, ale nie wiem, czy to jest najodpowiedniejszy właśnie ubiór. Właśnie lny, bawełny. Odchodzimy na lato od takich bardzo ciężkich tkanin, wiadomo, od sztucznych, dlatego że bardzo często, jeżeli ubierzemy się w coś, co jest typowo sztuczne i czy to nie są buty, kalosze, możemy się naprawdę spocić szybciej. Chciałabym też dopytać o biżuterię dla kobiet, o kapelusze, o dodatki.
No właśnie, idąc po ulicy, tutaj zauważyłam starszą panią, która była przepięknie ubrana w białym kostiumie, w kapeluszu i co? Miała na sobie białe rękawiczki. Jest to bardzo rzadki, bardzo rzadki widok. To się chyba rzadko zdarza. Słuchajcie, w Śródmieściu, w Szczecinie, bardzo często widuję pana tam, gdzie mieszkam, który w lecie chodzi w jasnym garniturze, w słomkowym kapeluszu. Są to ludzie tacy, no, po 50, 50 plus plus, można to tak ładnie określić, natomiast są szalenie eleganccy. Wywodzą się chyba z innej epoki, gdzie ta elegancja była na porządku dziennym, czy to była zima, czy lato, czy wiosna. Jednak można się ubrać bardzo, bardzo elegancko, ale pani idąca z torebką w białych rękawiczkach w centrum Szczecina, naprawdę, uwierzcie mi, cudowny widok. Jedna z ważniejszych spraw w kwestii wyglądu to chyba też buty zawsze w lato, no w każde lato. To się akurat jeszcze nie skończyła ta moda. Możemy zobaczyć panów w sandałach i skarpetkach. Tak, nasz ukochany temat. Proszę panów, absolutnie nie wolno. Jest to niedopuszczalne noszenie skarpet do sandałów. To naprawdę rozumiem, nie wygląda równie, dobrze. Równie niedopuszczalne jest pójście do pracy w samych sandałach. No, staramy się ubierać pełne buty do pracy, znaczy z pełnymi czubkami przede wszystkim. Jeżeli chodzi o kobiety, to są to pełne czubki. A jakie kolory na lato polecałabyś, Renato? No ja bym polecała to, co zawsze modne jest w sezonie. W tej chwili mamy przepiękny, kolorowy sezon. Są modne róże, pomarańcze, chabry, zielenie, żółty kolor jest bardzo modny. Także naprawdę, naprawdę możemy zabłysnąć jak motyle. I to nie tylko dotyczy pań, panowie też się mogą ubierać bardziej kolorowo. W ogóle lato jest taką piękną porą roku, gdzie możemy się zaprezentować w całej swojej krasie i okazałości. Ubierać przepiękną, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, zaczęłyśmy od kapeluszy, biżuterię. Kobiety mogą ubrać naprawdę przepiękną biżuterię. Lato jest taką piękną porą roku, gdzie możemy wszyscy błyszczeć. To jest najważniejsze, a jak będziemy błyszczeć, to i może się znajdą amatorzy, adoratorzy. Ale jeszcze są pory dnia, kiedy kobiety się mogą troszeczkę bardziej pokazać i nie tak sztywno ubierać, prawda? Bo na pracy dzień się w lecie nie kończy. A więc pamiętajmy, higiena jest najważniejsza, a cała reszta też ważna. Dziękuję bardzo serdecznie. Naszym gościem była Renata Nowakowska z Akademii Stylu. A ja już was muszę, drogie panie, pożegnać, ponieważ teraz serwis kulturalny. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, a dzisiaj w kinach do zobaczenia m.in. American Pie, Avengers 3D, Battleship, Bitwa o Ziemię, Dorwać Gringo, Dyktator, ten film szczególnie polecam, ponieważ go widziałem, a nie widuję wielu filmów. Dzisiaj również Enem w kino Konesera, to warto wpisać w Google i dowiedzieć się więcej. Także od wczoraj można oglądać Mroczne Cienie, to jest film, w którym możemy spotkać udane trio Tima Burtona, Michelle Pfeiffer, Heleny Bonham Carter i Johnny'ego Deppa, nawet kwartet wyszedł. Jednak oprócz Michelle Pfeiffer całą trójkę możemy bardzo często spotkać, więc jeżeli ktoś się stęsknił za filmami z nimi, to właśnie teraz Mroczne Cienie. Nad życiem to kolejne filmy, Nietykalni, Projekt X oraz Faceci w Czerni 3, dzisiaj premiera, więc na pewno będzie tłum, ale jeżeli ktoś chce być pierwszy i napisać o tym na Facebooku, że widział, to warto się wybrać. Wydarzenia i imprezy to z kolei od godziny 18 trwa już koncert w ramach Szczecin Rock Meeting. Kult, Lipali i Chorzy na Odrę to dzisiaj w Teatrze Letnim w Szczecinie. Od 20 Welcome to Ibiza w Baila Club, jak zwykle w piątek impresjonizm w Hormon Klubie. 21 Tar Water we Free Blues Clubie, tutaj to jest koncert, jeżeli ktoś by chciał muzykę na żywo posłuchać. 21 Drum and Bass City Meets Root Bass w Alter Ego. 21 Maciej Silski z zespołem Waterstone w Rocker Clubie. Burlesque Night w Lulu Clubie również od 21, a w Liquid Long to nowy klub w Szczecinie. Ochach, nie wiem co to ma znaczyć, ale taka właśnie impreza tam się odbywa. A w Liquid Clubie Upside Down. Więc wybór dzisiaj bardzo duży, jest gdzie się pobawić, pogoda piękna, więc zapraszam. Dziękuję Państwu już bardzo serdecznie, to był program Galaktyka Pomerania. Żegnam się z Państwem ja, czyli Borys Specjalski oraz Magda Suchodolska, która już zniknęła. Kolejny program już jutro o godzinie 17. Zapraszam Państwa do oglądania nas więc jutro, a dzisiaj do dalszego oglądania Telewizji Pomerania.